uważam, dobry mecz z obu stron. Dużo sytuacji, dużo dramaturgii. Ostra gra, ale myślę w ramach przepisów. Po swoim zespole jestem bardzo zadowolony, że dwa dni po meczu z Legią Warszawa, gdzie był również na bardzo ciężkim boisku rozgrywany, zespół dzisiaj zademonstrował dobrą piłkę. Do ostatniej minuty walczyliśmy o punkty. Gratuluję chłopcom. Jedziemy do domu, jutro kolejny trening. W sobotę mecz z Jagiellonią. Jestem zadowolony z gry, a wynik uważam za sprawiedliwy. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Andrzej Stanowski, Dziennik Polski. Czyli ma pan do swoich piłkarzy pretensje o minimalizm po strzeleniu bramki? Cofnęliście się bardzo głęboko, no i no pan, oddaliście pola Krakowi. Chyba pan był na innym meczu, bo powinien być, kiedy bramka padła dla Krakowi. My mieliśmy sytuację, bo Flavio musi grać do środka i nie zagrał. I Krakowia była bardzo groźna po kontrach. Także uważam, nie minimalizm, tylko po prostu, tak jak mówię, na to nas dzisiaj było stać, po dwa dni rzadko jaki zespół w Europie się może zregenerować, a ja nie mam dwóch jedenastek, dlatego czapka z głowy przed chłopcami, jestem zadowolony. Trenerze, podjął pan taką, nie wiem czy ryzykowną, mecz pokazał, że nie, ale pozornie decyzję wstawiając do bramki Jakuba Wrąbla. Mógł pan uzasadnić dlaczego, co z Mariuszem i jak pan ocenia jego występ? Kuba zagrał bardzo dobre spotkanie. Jest to, już dawno mówiliśmy, jeden z najbardziej utalentowanych bramkarzy w Polsce. Dlaczego? Mariusz po meczu z Legią ma bardzo silnie stłuczony palec. W tym tygodniu podejmiemy decyzję co dalej. Także to może nie była ryzykowna decyzja, tylko po prostu szanując zdrowie zawodnika, wystawiliśmy zawodnika zdrowego, zawodnika w pełni sił i myślę, że to było dobre pociągnięcie. Powiedział pan, że decyzja z Mariuszem co dalej, a co mu grozi? No jeżeli okaże się, że tam trzeba jakiś malutki zabieg chirurgiczny zrobić, to na pewno w tym tygodniu to zrobimy. Czy w tej sytuacji będziecie jakoś, bo trzeba trzech jeszcze jakiegoś bramkarza, macie kogoś tam? Tak, jest, tam? Nie ma problemu, jest trzeci bramkarz, także po prostu myślę, że Kuba dzisiaj pokazał, że tu nie ma co zrobić żadnych nerwowych ruchów, wszystko jest ok, bronił świetnie, spokojnie, dużo spokoju, także zostajemy przy takim samym układzie jak był. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jarosław Pałacz z Gazety Wyborczej. Panie trenerze, tam dość mocno się zakotowało w końcówce pod waszą ławką rezerwowych. Piłkarze chyba też Krakowi mieli po coś pretensje. Mógłby pan powiedzieć, co się stało? Bo to nie do końca było to jasne. No, nic się nie stało. Był aut na nas i oni chcieli wyrzucać. Czyli Krakowia chciała wyrzucać. Tak się nic nie stało. Się kłócili, kto ma wyrzucać aut, ale ja byłem blisko i tu była sytuacja klarowna i w sumie niepotrzebne jakieś takie nerwowe ruchy, bo sytuacja była klarowna i był aut dla nas. Zresztą tak się skończyło i dwie żółte kartki niepotrzebnie. Panie trenerze, jeszcze chciałem zapytać o ocenę gry Kajcara. Strzelił dzisiaj bramkę, jak pan widzi jego to wprowadzanie się do drużyny, bo ma w niej ważną rolę pełnić. Ja uważam, że na pewno jeszcze troszeczkę musimy poczekać, bo miał długą przerwę po kontuzji. To są pierwsze mecze jego na polskich boiskach, czyli po prostu ja uważam, że dzisiejszą bramką wprowadza się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jest zawodnikiem rutynowanym. Także myślę, że to też z meczu na mecz będzie lepiej. Tutaj jeszcze też trzeba poczekać, bo tak jak mówię, grał z Legią, grał dzisiaj, a naprawdę boiska były ciężkie, także tutaj musimy umiejętnie go wprowadzać, żeby nie przytrafiła się jakaś kontuzja.
ale jestem zadowolony z jego gry.